Jaki jest motyw twoich działań? Dlaczego robisz to, co robisz? Kiedy ostatnio słuchałeś muzyki? Tak naprawdę słuchałeś muzyki. Nie puszczałeś muzykę przy okazji czegoś. Lub by coś osiągnąć. Na przykład niektórzy słuchają Mozarta, bo ktoś im powiedział, że to wpływa na rozwój mózgu. Niektórzy ćwiczą, uprawiają sport, bo to zdrowe. Nie. Sport absolutnie nie jest niczym zdrowym. Przyjrzyj się swoim motywacjom. I zauważ, że ilekroć robisz coś, by coś osiągnąć, czyli ilekroć twoje działanie, twoje bycie, wyrażanie się w chwili jest motywowane osiąganiem czegoś poza tą chwilą, czyli tak jakby ta chwila była stopniem do osiągnięcia czegoś, tak jak słuchasz muzyki, by rozwinąć lub nawet by się odprężyć. To są takie pospolite idee, pospolite, uważane za coś oczywistego, niekwestionowane. I w pewnym stopniu możesz mieć poczucie odprężenia, bo schodząc z wysokiego napięcia i słuchając muzyki, bo ktoś ci powiedział, że posłuchaj muzyki, odprężysz się. Słuchasz muzyki, by się odprężyć. Możesz zejść na niższy pik i poczujesz, że cię odpręża, jednak zostaje to podstawowe napięcie intencji. Intention. Czyli wewnętrzne napięcie w dosłownym tłumaczeniu z języka angielskiego akurat. I tak się dzieje, że na przykład boimy się strachu. Że jest zawsze to drugie tło, tak jak słuchanie, by się odprężyć, słuchać, by słuchać, słuchać, by usłyszeć. Zawsze nas dysocjacja, taka oddzielenie następuje od pomiędzy rzekomo doświadczającym a doświadczeniem. I te delikatne napięcie, które wtedy musi wystąpić pomiędzy dwoma biegunami, które tworzysz oddzielając się od doświadczenia poprzez intencje, to delikatne napięcie zawsze będzie takim ziarnkiem piasku w oku, taką drzazgą, taką drobinką, takim grochem pod pościelą, tą drobną niewygodą, którą jedynie uczysz się tolerować, by jakoś żyć, bo tak jakoś trzeba. Bo wszystko musi mieć ład i skład i trzymać się musi jakiejś całości, której wyobrażenie tej całości pobrałem od kogoś w czasie wychowania, w czasie późniejszym. Szukania własnych idei. Zawsze to jest pobrane od kogoś. Tak jakby ten ktoś, mówiąc to, miał na myśli coś poza nim samym. Także zacznijmy od znowu, wróćmy na płcizny. Jeżeli słuchasz muzyki,
Jeżeli naprawdę słuchasz, to wtedy ona się nie kończy i nie może ci jej nic zakłócić, ani jej nie przerwać, poza twoją intencją, by zrobić coś innego. Bo jeżeli słuchasz, to może zacząć się od śpiew ptaka, od Mozarta, od muzyki w radiu. Słuchasz, przestajesz być oddzielony. Nie ma interpretacji, nie ma czegoś pomiędzy. Nie ma tej autoanalizy, tego echa. I się tak jednoczy strumień, to już sprawia wielką radość, bo możesz mieć te wszystkie piękne odczucia zatracenia się w muzyce, czy też w tańcu na przykład. To jest piękna sprawa. Nie chodzi o to, żeby dojść gdzieś na parkiecie, tak? Tylko tańczysz. Tańczysz, jest muzyka. Znowu więcej aspektów jest łączonych. Jest odczucie ciała, jak i zmysł dźwięku. Dotyk dochodzi. Jeżeli jesteśmy w parze, to dochodzi cała gama innych bodźców synchronicznych. I możesz słuchać ptaka i pojawia się traktor. I nie jest on zakłóceniem, ale uzupełnieniem. Jest kontynuacją śpiewu ptaka, który, jeżeli nie jesteś od niego oddzielony, go słuchasz, będąc tym słuchaniem, tą przestrzenią pustą, w której się dźwięk właśnie przejawił, wtedy nie można tego zakłócić, bo on jest nienazwany, ten dźwięk, i nie ma granic, więc przestaje być śpiewem ptaka. Jest po prostu wyrażaniem się chwili w danym momencie. I wtedy tak słuchasz i wtedy wszystko śpiewa. I można to pięknie tam religijnie ująć, że cała rzeczywistość jest właśnie takim hymnem. Ale staramy się teraz nie odchodzić w metafory, religię, duchowość. Tylko podejść do tego czysto naukowo. Próbuję to zobrazować, jak ja sam tego doświadczam. I tak właśnie ściągam to wszystko w ten jeden nurt w sobie. I co z tego mam? Otóż nic. To jest podstawowa motywacja, że jeżeli nazwać to jakimś sposobem medytacji, czyli dążeniem do unii, do jedności, do zatopienia się doświadczającego w doświadczeniu i na odwrót, do rozpoznania wspólnoty z innymi, jak i ze wszystkim, z życiem, z przejawem natury, to nie ma żadnego benefitu do oddzielonego. Bo oddzielony tego nie doświadcza. Oddzielony się zgubił, został pominięty, utracony. A jak się mówi, że musisz porzucić, utracić swoje życie, by je zyskać. Musisz porzucić ten cały konstrukt w sobie, jaki posiadasz. Jakim masz po prostu, najprościej mówiąc, wyobrażenie o tym, kim jesteś i czym jest życie. Stanąć w niewiedzy, w takim... Na początku wydaje się eksperymencie, ale im bardziej wkraczasz w to, poznajesz, że to jest prawdziwe i przerażające, że oto jesteśmy pośrodku niczego. Nie wiem kto, nie wiem co. Cokolwiek mówię, cokolwiek się wydarza i zdaje się mieć pozory jakiejś przyczynowości, jakiejś kolei rzeczy, czyli tej newtonowskiej całej fizyki, przyczyny i skutku, to wszystko jest takim sposobem myślenia, nic więcej. Bo przeskakując z fizyki newtonowskiej na bardziej bariery, czy też brak barier fizyki kwantowej, już widzimy, że element czasu już nie jest liniowy i zatem coś wpływa na wszystko, wszystko na nic, nic na wszystko i tak dalej. I to zakrawa jakąś mistyczną filozofię, jednak to jest normalna nauka, dziedzina nauki, fizyka kwantowa, tak? Która jest krokiem, który stawiasz,
mając poczucie trwałego gruntu, bo to ciągle to jest fizyka, sposób określenia relacji w świecie fizycznym, ale to określanie relacji już jest bardzo abstrakcyjne. To jest takie pakowanie śniegu do złotej miski na środku Syberii, tak? Czyli coś oczywistego, wszędzie jest ten śnieg, ale pakujemy go do złotej miski, żeby... wow, śnieg. Ta złota rama, po prostu spójrz, nie? Wow. I to samo dzieje się ze wszystkim. Z utwór muzyczny, czyli wycinek melodii, którą ktoś wyraził w chwili, nawet ćwicząc czy nie ćwicząc, nagrywając setki razy. No to jest wycinek. Wow. Co sprawiło, że nad tym się zachwyciłeś, a zachwycając się, zanim mówiłeś, a gdy znowu powiedziałeś coś na temat, jak bardzo się zachwyciłeś, to znowu się od tego oddzieliłeś i uznałeś, że teraz już nie jest tak. Już ta muzyka jest inna. Już jest dźwięk ciszy. Ten utwór się skończył. Co cię motywuje? No, rzuć wszystko w cholerę. No. Jeżeli nie potrafisz tak... Wydaje się, że życie jest poukładane, bo wracam do pracy codziennie, trafiam do tej pracy. Jednak uczucie, jakie jest we mnie, jest moja stricte indywidualna interpretacja rzeczywistości, która pozwala mi stwierdzić, że to jestem. I wszystko jest otwarte. Przygoda.